Cześć kochani, witam serdecznie w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj pokażę Wam, co wprowadziliśmy na naszym serwerze. Przede wszystkim wprowadziliśmy walutę. Dzięki tej walucie możecie kupować i sprzedawać przedmioty. Oprócz tego, że to wprowadziliśmy system handlu, z którego możecie korzystać właśnie wystawiając przedmioty, kupując przedmioty. Macie też odnośnie tego instrukcję, co ile mniej więcej jest warte na serwerze Discordowym, na kanale Handel, ale oczywiście pokażę Wam w ogóle, jak z tego korzystać, jak to działa, no i jak działają licytacje. Ponieważ chcemy, żebyście wzięli udział w licytacjach, zbudowaliśmy specjalne miejsce, które nazywamy wojnami magazynowymi. Jest to troszeczkę inspirowane, tak jak te licytacje i aukcje, które mogliście widzieć w telewizji. No i będziecie mieli możliwość właśnie licytowania tych magazynów. Będą specjalne aukcje, specjalny event organizowany właśnie na live ku temu celu, więc oczywiście warto z wszystkim się zapoznać. No i nie ukrywam, warto też subować, jeśli jeszcze tego nie robicie. No i zostawić kciuka w górę. A ja nie przedłużam i wszystko pokazuję. Aby dostać się na magazyny, przede wszystkim teleportujecie się na warpa. Ja proponuję teleportować się po prostu na warp komendę. Następnie udajecie się na lewo, idziecie całusieńki czas prosto i odnajdujecie tabliczkę, która Wam mówi teleport na magazyny. W momencie, gdy znajdujecie właśnie taki teleport na magazyny, wchodzicie tutaj na pochodnie, no i jesteście teleportowani. Jak widzicie, przede wszystkim to, co widzicie, to zapoznaj się z zasadami i macie cały regulamin wypisany za naszą aukcjonerką, więc przeczytajcie na spokojnie, zapoznajcie się, a w momencie, gdy jesteście gotowi, odwracacie się, macie kolejne tabliczki i macie taki przycisk. W momencie, gdy klikacie ten przycisk, teleportuję Was właśnie tutaj, na nasze magazyny. Jeśli chodzi o nasze magazyny, wygląda to tak, że każdy magazyn jest troszeczkę inny, więc każdy wewnątrz zobaczycie z innej perspektywy. Ja nie chcę Wam pokazywać tego super, mega, giga dokładnie, z tego względu, że nie chcę Wam zdradzać szczegółów. Będziecie się dopatrywać i szukać ewentualnych jakichś podpowiedzi, oczywiście na wszelkich aukcjach. Więc tylko pokażę Wam, jak to koniec końców wygląda. I koniec końców, jeśli chodzi o te aukcje, będziecie je licytować na live. Tutaj macie oczywiście wypisaną datę, żeby nie było, także nie przegapcie koniecznie tego live'a z aukcjami. No i koniec końców, tak właśnie nasze magazyny wyglądają, więc koniec końców macie miejsce, by przysiąść, popatrzeć na wszystkie aukcje, no i licytować. To, co jest ważne, licytujecie przede wszystkim zawartość skrzyni, więc nie licytujecie na przykład tej obramówki ze zbroją, nie licytujecie na przykład tych donic, licytujecie zawartość tego, co jest w środku skrzyni, macie różnego rodzaju podpowiedzi, więc koniecznie przyglądajcie się wszystkiemu dokładnie. A to, co mogę Wam powiedzieć, co jest oczywistą podpowiedzią, to właśnie tego typu ramki na przedmiot, więc przyglądajcie się, czy na przykład właśnie tak jak tutaj nie widzicie jakiejś podpowiedzi gdzieś ukrytej. Także tak, licytujecie zawartość różnego rodzaju rzeczy typu skrzynie, bo przyglądajcie się dokładnie, może coś gdzieś jest jakoś ukryte, co nie zmienia faktu, że jakby cała reszta nie jest za Was do zebrania. Więc jako pierwsza aukcja staraliśmy się Wam zrobić magazyny, które będą podpowiadać po prostu jak najwięcej, czyli będą jakoś inspirowane, także jak niektórzy już się tutaj domyślają, tak, tutaj będzie eku. Także to są takie inspirowane magazyny, natomiast w przyszłych aukcjach, w przyszłych eventach
Niekoniecznie sugerujcie się tym, jak wygląda cały wystrój, a przede wszystkim patrzcie, zwracajcie uwagę na ramki. Także mam nadzieję, że jest to dla Was jasne, że skrzyni nie otworzycie, nie wiecie do końca, co w niej jest, ale możecie się sugerować w pierwszych przynajmniej aukcjach otoczeniem, w następnych przede wszystkim ramkami. Oczywiście my będziemy starali się wszystkiego pilnować na live i Wam pomagać, jak bardzo jest to dla nas możliwe. Natomiast pamiętajcie, żeby nie pytać nas, jak wziąć udział w akcji, ponieważ jeśli o to chodzi, to teraz macie instrukcję. Aby sprzedać przedmiot, przede wszystkim upewniamy się, że trzymamy go w dłoni, więc jeśli ja na przykład chcę takie sprzedać arbuziki, no to przeciągam je sobie do dłoni. Następnie upewniam się, że to je trzymam, a nie na przykład książki. Następnie piszę ukośnik, aha, sell, wpisuję za ile chcę sprzedać, czyli ja na przykład chcę sprzedać za 300. Kolejna spacja i ile chcę sprzedać, czyli ja chcę na przykład sprzedać akurat całego steka, więc wpisuję 64. W ten sposób macie już wystawione to na aukcji, macie też oczywiście informację, że wystawione jest na aukcji i w momencie, gdy napiszecie sobie znowu ukośnik aha, możecie sprawdzić i wszystkie aukcje serwera i coś kupić, jeśli macie na przykład ochotę, powiedzmy, że na przykład ja bym chciała węgiel od Euterbe, to albo potwierdzacie, albo odrzucacie. Kupujecie wszystko, przeglądacie sobie na spokojnie, a w momencie, gdy Wam coś zniknie, no to zawsze możecie odebrać sobie już takie aukcje, które Wam znikły, klikając po prostu tutaj i jak widzicie, mam wykup. Aby wystawić przedmiot, tak samo jak na i zwyczajnych aukcjach, przy licytacji musimy przede wszystkim posiadać go w rączce. Więc pierwsze co, dodajemy do rączki, trzymamy w rączce, piszemy na czacie aha, bid, wpisujemy cenę, tutaj na licytacjach 100 to jest minimum, więc na przykład wpisujemy 100, no i wpisujemy ilość, w moim przypadku jest to 1 i w ten sposób po prostu już macie wystawione, jak wchodzicie w aha, no to tutaj w aukcjach macie już wystawione. I Wam pokazuję, że przez 5 minut jest licytacja. No i w chwili obecnej z tego co widzę nie ma żadnego bidera, więc poczekam aż tutaj kochani się pobiją i pokażę Wam jak to wygląda. I jak widzicie, moja aukcja się sprzedała, pokazuje mi za ile zostało sprzedane i kto koniec końców ją zakupił, więc Euterbe wygrał moją aukcję za 310 waluty, dolarków, jak zwał, tak zwał. Aby wziąć udział w licytacji, oczywiście najpierw musimy wejść na same licytacje, więc znowu aha, później ta perła. No i jak widzicie, Foxy wystawiła kawałki arbuza i w chwili obecnej nikt tego nie licytuje. Jeśli chcemy zaproponować więcej niż 100, to na początku wybieramy 100, klikamy raz. Ja wiem, że Wam nic się nie pojawia, ale nie klikajcie więcej razy, bo inaczej dacie za dużą kwotę. I na przykład przebijam to o 1, więc dodaję jeszcze 1, a następnie bid now. I jak widzicie, jak wchodzę w aukcję, zresztą mieliście już też powiadomienie, to w chwili obecnej licytuję to za 101. Czekam oczywiście, aż aukcja zniknie, sprawdzam w międzyczasie, czy nikt mnie też nie przebija, bo wiadomo, kto będzie top biderem, ten zdobywa. Minął jakiś czas, sprawdzam i o nie, Kevik mnie przebił, no takie, ja chcę wygrać aukcję, więc co robię? Wchodzę ponownie, licytuję ponownie, no i daję więcej niż Kevik, więc wybrałam tyle, ile chciałam. I licytuję teraz znowu, posiadając o 1 więcej. Więc to, na czym przede wszystkim warto się właśnie skupić, to na tych cyferkach i na klikaniu tylko i wyłącznie jeden raz, byście się nie pomylili z kwotą. Bo my w takich sytuacjach nie będziemy interweniować, że komuś się kliknęło 5 razy za dużo. No to już nie jest nasza wina, my nie wiemy jak to wyglądało, nie będziemy zakładać jakiegoś śledztwa na ten temat. Jak widzicie, mi w chwili obecnej pokazuje, że wygrałam tą aukcję, więc wylicytowałam ją za 111 dolarów. No i jak widzicie, pokazuje nam, żeby skorzystać z komendy aha,
żeby zdobyć to. Więc w takim razie wchodzimy. Jest to kategoria, gdzie znajdujecie właśnie swoje przedmioty, które się nie sprzedały, bo minął już czas, lub właśnie te z licytacji. Następnie po prostu klikacie w tą ikonkę, klikacie w to i macie w EKU. No i tak, w ten sposób będziemy ogłaszać, że to jest magazyn tamten, licytujecie i kto wygra, ten wygra. Więc my Wam oczywiście wszyscy życzymy przede wszystkim dobrej zabawy. No i dajcie znać, co sądzicie o magazynach, ponieważ ja sama brałam udział w ich wystroju, więc nie mogę się doczekać, który Wam się spodoba najbardziej. Oczywiście nie powiem, które są moje, żebyście nie faworyzowali moich. No i cóż, do zobaczenia wkrótce, trzymajcie się cieplutko, pa pa!